się zaprzyjaźniłam z kartami. Czy to jest wahadełko, czy karty. Cokolwiek, co chcemy, żeby nam służyło. To może być dom, jakiś mebel. To zaprzyjaźniamy się z nim. Nawiązujemy relacje. Taką czułą relację. Pamiętam, jak sprawiałam sobie wahadełko, to ja je przez dłuższy czas nosiłam w staniku. Bo teraz staników już nie noszę. Nie wiem, gdzie bym takie wahadełko w kieszeni może bym nosiła. W każdym razie dłuższa chwila uwagi, serdecznej uwagi na te karty. Tak, takie podstawowe. Kocham Cię. Dziękuję, że jesteś. Proszę Cię, przekazuj. Z pola energetycznego informacje. Wybierasz z talii kart siebie. Jeśli jest to kobieta, blond, to dama, kier, to jest moja karta. Męża, czyli osobę serdeczną, męską, wybieram jako król. Warto sobie ten stan taki równowagi zrobić i generalnie wszyscy wiemy, że składanie nóg tak, 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 to bardzo zaburza krążenie w ciele i łączność z ziemią. I pamiętam, jak byłam, mówiłam kiedyś, że byłam u Joli, to ona nie wiedziała, czy wyczuwała, czy nie, że mam predyspozycję do wróżenia. Nie wiedziała, że mam karty. Mówi do mnie, jak wróżysz, to nie krzyżuj nóg. Chciałam ją zaprosić na dzisiaj, by coś o sobie powiedziała, by coś pokazała, ale odmówiła. Dlatego ja postanowiłam tutaj o tych kartach powiedzieć. Wybieram swoją kartę i mam ten swój układ, natomiast stały, natomiast można bardzo prosto sobie wróżyć. Skupiam na celu, zadaję pytanie. I to jest klucz, jakie zadajesz pytanie. Ma być bardzo proste. Takie, żeby dziecko potrafiło odpowiedzieć. Proste pytanie, pewne, nigdy wahające. Na przykład, będę bogata czy biedna? Tak? No to już mamy dwie informacje. Absolutnie nie tak. Czy mam wybrać się w podróż? Czy ta podróż będzie taka radosna? Czy uzyskam to, co oczekuję od niej? Każdy ma swoje oczekiwania co do podróży. Czy ten partner, którego już mam, jest ze mną w harmonii? I kiedy zadam sobie takie pytanie, wówczas tasuje. Warto już o niczym nie myśleć, tylko skupiać uwagę, dać uwagę na te karty. Jednym z błędów, które zauważyłam, robią osoby jasnowidzące i wróżki, i to koniecznie chcę Ci to powiedzieć, jest to, że ona mi karty robi, tutaj tasuje, ewentualnie rozkłada dla mnie karty, ewentualnie jakiś inny rytuał dla mnie robi i zaczyna opowiadać,
historię innych ludzi. To już mi pokazuje i często imieniem i nazwiskiem. Bo przed, ja czasami stosuję tą metaforę, żeby podpowiedzieć o rozwiązaniu. Czyli mówię o kimś, o jakimś wydarzeniu. Nigdy nie mówię, kto to był dokładnie. Natomiast już psycholog, lekarz wie, bo to nam się na samym starcie mówi, zachowuj tajemnicę spotkania. Tajemnica. Także jeśli jesteś osoby, która ci zaczyna gadać o innych, o historiach i często negatywnych, to są często negatywne historie, to powiedz stop. Bo ja tak robię. Stop. Czyli pełna uwaga tylko na mnie. Na tą sprawę, o którą ja pytam. Bo my wchodzimy z drugą osobą w pole wspólne, a ja teraz wchodzę w pole swoje, by z tego pola przeniosło się przez moje ręce, przez moją uwagę, przez serce, łono, informacje. I powiem o takim najprostszym. Może być tak, zadaj pytanie. Taki, który ma się dzisiaj mi do końca dnia rozstrzygnąć. Jednym z takich jest wyciągnięcie sobie kart i położenie na siebie trzy karty. Dowolnie wyciągnięte z tego. I dlaczego zakryte? Mogą być odkryte, ale żeby już się nie sugerować, no bo nie każdy tak jest już wyłączony, tylko tym się zajmuje. I potem sobie odkrywam. O. Odkrywam sobie trzy karty. Jaka jest podpowiedź? Jeśli bym miała co najmniej dwie karty czerwone, to już jest 70% na tak. To już duża siła. Jednak te 30 trzeba będzie troszkę tej uwagi dać z jakąś dobrą energią, żeby to poszło dalej. Przy dwóch kartach na trzy ciemnych już mi pokazuje, że ta sprawa ma dużo przeszkód. Jeśli widzę te przeszkody, to mogę wejść w siebie i z tym popracować, ale też i kartom inne pytanie zadać, ewentualnie inny układ. Różne trzy takie układy, zaraz jeszcze pokażę następny. Już mówiłam, że ważne jest, co wypada. I już trochę czasu, już postanowiłam coś w sprawie podziałać i zobacz, co mi wypadło. Karta kier sukcesu. Dlatego już, jeszcze ją włożę. Można też, prawie każda wróżka każe do siebie przekładać. I zobaczmy, co nam tu wyszło. I proszę bardzo, mam, czyli moja reakcja wewnętrzna spowodowała, że ta moja wola, że ja bardzo chcę, żeby to się spełniło, spowodowało, że już mam, i to jest związane z kobietą. Spójrz, mam dwie karty kobiece, a w środku karta sukcesu, ósemka karu. A jak dołożymy jeszcze ten as karu, który wyskoczył, to już ja już mogłabym w tej sprawie tu nic nie robić. Jednak pokażę Tobie, gdyby mi tu wyszły dwie ciemne, a jedna czerwona, to wtedy
to już jakiś, u kogoś też zauważyłam, u wróżki jakiejś, że ona wtedy patrzy trzy karty, następne karty z tej off. Czyli mamy jedną, jeszcze bierze drugą i trzecią. Tak, i z tej jedna, druga i trzecia. W ten sposób, mnie to nie było potrzebne, jeszcze patrzymy, ile na tych dziewięć kart jest czerwony. Czerwone zawsze, i to właśnie te trenowanie na początku byłoby, zaprzyjaźnianie się z kartami, żeby to ta synchronia była, żeby umawiam się ze świadomość, umawia się z kartami, z polem, z informacją przestrzenną. No jeśli mamy kontakt z polem przestrzennym, wtedy nam wszystko możemy stworzyć w swoim życiu. Pewnie coś Tobie już wyjaśniłam. Bo można również, oprócz takiego wyciągania, jeszcze można sobie położyć. Ale naprawdę, nie ma reguł. Po latach doszło do mnie, że te układanki, które ja sobie układam, a pokażę, ale piękna karta. No. Bo to też tak może być. Że kładę, też może być takie ułożenie, kładę siebie i jakie na cztery karty, trzy piękne mi się karty położyły, że ja mogę się obudować tymi kartami i co najbliżej mi pokażę, tak? Czyli w tej całej dziewiątce, ile mam jasnych, ile ciemnych kart. A jak je rozpatrywać, to już wiesz. Wcale nie trzeba, jak ktoś tylko tak dla siebie chce szybko podpowiedzi jakieś, wcale nie trzeba wiedzieć, co oznacza siódemka kiero, ósemka karo, dziewiątka kier, dziesiątka kier. Także...